Siemano, witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj tak nietypowo. Słuchajcie, mamy koniec listopada, a ja sobie jadę na biwak pod namiot. Jadę trafelorem. Z tyłu mam rowerro, także będziemy jeździć po okolicy. I ten materiał, słuchajcie, podzielę na dwa odcinki z tego względu, że zrobię taki, bo nie każdy wiecie, chce oglądać mój pobyt na biwaku. Tylko lubi na przykład tematy rowerowe, więc bo ja tam generalnie jadę tak, żeby sobie pojeździć po okolicy, w okolicy Drawna. Dokładnie jadę na, ale ruch kurde, dokładnie jadę na Bogdankę, to jest takie miejsce kempingowe, biwakowe przepraszam, już tam byłem raz. No i tak podzielę, mój pobyt i w odcinku osobnym będzie tam właśnie przejazd w okolicy, te szlaki sobie posprawdzę sobie na rowerze, dla każdego coś miłego, już tak mówię. A w tej chwili sobie wyjechałem, jest godzina 14, muszę zdążyć przed 16, żeby tak wiecie, w ciągu dnia jeszcze sobie namiot rozbić, kurde, elegancko, bo przed 16 jest zachód słońca, jakoś tak, trzeba zmienić passo. Także, by was nie zanudzać trasą, po prostu widzimy się na miejscu. Dojechałem na miejsce, ale no, jak widzicie, jest ciemno, jak, że tak powiem, przy przysłowiowej D. No i trzeba rozpalić najpierw sam pierwsze ognisko, a jak już zapłonie konar, no to wtedy będziemy rozbijać o tam, nie wiem czy to widzicie, o namiotto. Namiotto i tu mam coś fajnego, ale to wam pokażę jutro dopiero. To jest mata, ale taka porządna. Kupiłem sobie, zobaczycie. Dobra, walczę z tym ogniskiem. Udało mi się w końcu rozpalić ognisko, patrzcie jakie ładne, piękne, tego typu. Teraz se klapnę. Kto powiedział, że nie można piknikować, zobaczcie, krzesełko eleganckie. Więc będziemy sobie, o, tak jest. Już któryś raz tutaj jestem. Patrzcie jakie mam te światełka gustowne, tu. Trzy aż, będę kufo, nie? No. No i jestem tu już któryś raz rzędu. Jutro będzie fajnie, bo jutro jadę sobie wokół Drawna. Mam takie trasy i sobie pozwiedzam dookoła okolice, bo nie, zawsze takie, że wiecie, albo Barnimie, albo Bogdanka, gdzie jeszcze byłem, na Sitnicy byłem, a rowerem, jak wsiądę na rower, to każdą dziurę praktycznie wjadę, sobie tak obiadę tutaj. Muszę jeszcze rozbić matę samopompującą, ale to rozłożę i wam pokażę, jaka ta mata jest, a jutro wam zaprezentuję, bo jest naprawdę ciekawa opcja. Próbowałem tylko na chacie, rozrzuciłem, że tak powiem, sobie na dywanie w pokoju. Powiem wam, że kurde, leży się jak na łóżku. Serio, bo to jest 10-centymetrowa. Zresztą zaraz wam pokażę, tylko wszystko rozbiję w namiocie.
No i słuchajcie, loża królewska już jest zrobiona. Zobaczcie, tak to wygląda. O, powiem wam, że patrzcie, jaki mam materac samopompujący. Jutro wam pokażę dokładnie, o co chodzi, ale zobaczcie, 10 cm i tu naprawdę jest te 10 cm, a nawet więcej. No i powiem wam, że kurde, leży się normalnie jak na łóżku. Ale o tym pogadamy, jak będę kładł się spać. Teraz idę walczyć z ogniskiem, bo kurde, wszystko jest znowu mokre i nie chce mi się palić. Mimo że mam kartony, słuchajcie, przywiozłem sobie deski sosnowe, ale też na dworzu leżały, no i kurde, miałem problemy, słuchajcie, miałem problemy z rozpaleniem na bushcraft, teraz się nie nadaje. Trzeba zjeść, Marcel gotuje. A co gotuje? Marcel będzie gotował sajgonki z warzywami, sos w środku. Dobra, jest, może być. Tak oto wygląda. Tu coś. No i zobaczymy. Patelnia się grzeje, czekaj, zamknijmy to. No i cyk. Gotowe? Znaczy gotowe. No nie gotowe, bo muszą się upiec. Niech się pieką. Powiem wam, że zobaczcie, już tu jestem od godziny o 16, jest godzina 18. No i moje ognisko wygląda w ten oto sposób. Jednym słowem, do dupy. Ale coś tam zaczyna się dziać pod spodem. Okropnie, okropnie mokre drzewo znowu jest, ale to nic. Ja już w takiej sytuacji jestem przyzwyczajony, że tak powiem. A na rozgrzewkę kupiłem sobie piwka. Marcel, ale ty się odchudzasz. No i co z tego, że się odchudzam? Odchudzam się wtedy, jak nie jestem na wyjazdach, jak jestem na wyjeździe. Jest teraz zimno, prawda? Trzeba się rozgrzać. To sobie kupiłem piwka, jeszcze coś mocniejszego. Taką małą mapeczkę, wiecie, na rozgrzewkę. No bo jest zimno, jest 5 stopni, zobaczmy ile jest. Zobaczcie, nie wiem czy widzicie, jest 5 stopni. O Boże, pali mi się. Teraz trzeba zrobić herbatkę. Herbatkę trzeba zaparzyć. Tak trzeba to postawić niestety, no bo kurde, muszę kupić taką kratkę. Znaczy tą kratkę, tą, no jak to się nazywa? Pająk? Nie, jak to się mówi? Krzyżak, o. Krzyżak, na, żeby mniejsze rzeczy można było stawiać na ten palnik, bo jest, widzicie, jak do dupy. To już moje sajgonki z sosikiem, ale to zaraz będziemy jeść. O, coś tu się dzieje, patrzcie. Coś tutaj się dzieje. Będzie żyło. Także nie jest źle. Do wieczora może się rozpali, kurde. No, w tym odcinku, słuchajcie, jutrzejszym, co będę kręcił, czyli wycieczka dookoła tutaj Drawna, tylko dookoła tutaj tych pól namiotowych, bo ja będę poniżej Drawna, dużo poniżej. No nieważne, to zobaczycie. Mam dla was coś ekstra. Będziemy tam testować nowe siodełko. Nowe siodło przyszło do mnie z AliExpress, takie szerokie, kurczę, na moje wielkie dupsko. Siedzi się jak na kanapie. No zresztą zobaczycie jutro. Także to będzie połączone taka wycieczka z testowaniem nowego siodła. Sam jestem ciekaw, czy wygodnie będzie się jeździło. No obadamy. Dobra, teraz czekam na herbatkę, zjem coś, a później w szyję trzeba dać. No ale spoko, trzeba się rozgrzać, prawda? No to co, życzcie mi smacznego i będę sobie konsumował. Tu się ładnie herbatka zaparza. A jak? Kurde, ale dobre te sajgonki. Serio. Że je wcześniej nie kupowałem. Kurde, nie wziąłem łyżki.
Nie wziąłem żadnej łyżeczki. Mam łyżkę, ale nie chcę mieć jej do samochodu. Ale można pomieszać, to prawda, tym stroną, tą stroną. To wygląda jak łyżeczka. Aha, elegancko. Dobra, moi drodzy, czas na piwerro. Rozpocznijmy. Rozpocznijmy klasycznie perełką. No powiem wam, kurde, koszmar. Koszmar, cholera. Te drzewo jest świeżo ścięte praktycznie, no. No nie chce się palić. Za Chiny pańskie się nie chce palić. Walczę z tym już... Która to jest godzina? 19. 3 godziny. Walczę 3 godziny z jakimś tam skutkiem, bo się pali. Ale kurde, to nie jest to, co bym chciał. Bo chciałem, wiecie, chciałem tak, żeby ognisko się rozpaliło tak konkretnie, żeby mi ogrzewało w namiocie, bo... Ostatnim razem, jak tak byłem, to jak sobie rozpaliłem ognicho, słuchajcie, to w środku miałem jak w saunie. Naprawdę. I w takiej odległości, o jak teraz, mniej więcej, około 2 metrów. No tylko, że ognisko się paliło, kurde, konkretnie, nie? A nie takie, kurde, podpierdółka taka. Nic nie da. No mówię wam, miałem, tak gorąco było w środku, ja normalnie w gaciach leżałem. No bo tak szlarnia, nie? Się zrobiła. A teraz, no co prawda, mam 2 śpiwory. Spałem już przy -1, jak wiecie, na dworzu. Możecie zobaczyć co mój filmik. Było też ciepło, tak. A dzisiaj jest 5 stopni, no może spadnie do 3. Tak i tak będzie cieplej niż to, co testowałem ostatnio. Wasze zdrowie, kochani. By wam się żyło lepiej. Patrzcie, jak zimno. Jakbym szluga jarał. No. Jest chłodno, chłodno. Wy nawet sobie nie wyobrażacie, jak tutaj jest cicho. Normalnie super. Super sprawa, można zebrać myśli. A mam w tej chwili no, masę pomysłów w głowie do realizacji. Będę robił coś nie tylko rowerowego. No kurde, no, ale to wszystkim opowiem wam jutro, bo dzisiaj już jestem troszeczkę zmęczony i nie wstawiony, zmęczony. I chciałbym sobie odpocząć, a jutro wam wszystko opowiem. Ale zimne piwo, lubię takie. Kurde, muszę to powalczyć z tym cholernym ogniskiem, bo kurde, będzie zimno, no ale nie chce się palić. Cały czas tam, wiecie, kurde, rozmuchuję, to dupa daje. No cóż, co się na to poradzę? Spróbujmy jeszcze rozchuchać raz. Tak jak głupek z 10 razy już robiłem. A jeszcze jutro wam pokażę też, jakie rzeczy sobie kupiłem. Właśnie na takie wyjazdy, lampeczki i te sprawy w tej chwili są w użyciu, to wam nie pokażę, ale jutro o tym porozmawiamy. Ale prawdziwą rewelacją jest ta mata, to kurde, jutro też wam pokażę dokładnie, jakie to firmy, bo to jest po prostu rewelacja. Kurde, ile dymu, Jesus Christ. Nigdy nie sądziłem, że mata samowampująca, a widzicie mnie? Jestem gdzieś za dymem, kurczę. Spokojnie, nie duszę się, jakoś leci tak, że nade mną to wszystko jest, tylko tak w kamerze widać. Nigdy nie sądziłem, że mata samopompująca może być tak rewelacyjna, naprawdę. Miałem wcześniej, ale taką, wiecie, małą, 5 cm, prawie miała 5. Też bardzo fajna, bardzo doskonały komfort termiczny, ale no była twarda, cholernie twarda. Gdzieś się leżało, no nie mogłem spać. Budziłem się cały połamany, a ta jest dosyć gruba. W domu sobie robiłem test, tak ją dopompowałem jeszcze troszeczkę ustami. A tak na marginesie to powiem wam, że mam bardzo fajne zaworki. I powiem wam, że normalnie leżało się jak na kanapie. Jak na kanapie, kurczę, wygodnie, elegancko. Albo na jakimś komfortowym łóżku, takim twardym, nie? Twardym, ale miękkim zarazem. Czyli tak, nie taki jak jakbyście na ziemi leżeli, tylko po prostu no, twarde łóżko, nie? Jest taki matelac H5, o. Tak to się dobrze mówi, chyba H5. Taki najtwardszy matelac, jaki macie. A teraz uraczymy się troszeczkę ciemniejszym piwem. Ręce ciemne. Wiecie, ja żałuję, że ja kurczę nie mogę ważyć piwa, bo lubiłem to, lubiłem własne piwo pić w ogóle. Bez porównania jest swoje piwo niż kupne. Ale niestety no nie mam miejsca, wierzcie mi lub nie, nie mam miejsca ze względu na tą działalność gospodarczą, którą prowadzę. Już żeśmy wynajęli też magazyn, także w domu się już totalnie nie mieścimy. No, no nie mam gdzie, no po prostu nie mam gdzie. W szopce nie mogę, bo jest za zimno. W ciągu lata na przykład są muchy i to jest ciężko, kurczę. No,
Muszę poczekać, jeszcze trochę muszę poczekać. Można uda się coś kupić w przyszłym roku, może. Spójrzcie, kurde, jak wyglądam. Normalnie jak Michelin. Ten ludzik z opony. Ale zobaczcie na to. Ta-da! Nie da rady tego rozpalić. Słuchajcie, prawie litr ropy z Renaty wziąłem, podlewałem, nic. 5 godzin walki i nic. Nie da rady. Świeżo ścięte drzewo, podejrzewam. Musi być bardzo świeżo ścięte drzewo. Zobaczcie. Wypala się tylko takie coś i za Chiny pańskie nie chce się palić dalej. Ale to nic. Marcel się nie poddaje. W sensie, w takim sensie, że nie uciekam stąd. Grzeje się inaczej. Grzeje się koholem. Piję sobie trzecie piwko, wypiję jeszcze jedno i już. Słuchajcie, jest tak zimno. Wypiłem 3 piwa, nawet mi się nie kręci w głowie. Mógłbym jechać samochodem nawet. Oczywiście tego nie zrobię. I wy też tego nie róbcie. Tylko tak dla porównania to mówię oczywiście. Zobaczcie, jak tu jest ciemno. Zobaczcie, jak tu jest ciemno. Ale ty głupi jesteś, Marcel. Jak można zobaczyć ciemność? No nie można. Ja wam powiem jedną taką prawdziwą mądrość Marcela. Nie ma złej pogody. Nie ma złej pory roku. Nie ma złej pory roku, żeby wybrać się rowerem. Nie ma złej pory roku, żeby wybrać się nam pod namiot, tak jak ja. Nie ma złej pogody właśnie, żeby tego nie robić. To jest tylko, ja cały czas to powtarzam, to jest tylko kwestia ubrania. No taka jest prawda. Czy w taką pogodę nie mogę zrobić sobie ogniska? No Marcin, nie możesz. No ja nie mogę w tej chwili, bo mam świeżo ścięte drzewo, ale to nie o to chodzi. Bo w lato też ze świeżo świętego drzewa też byście nie rozpalili. Chodzi o to, że nawet w taką pogodę można zrobić sobie ognisko, zrobić sobie kiełbasę z ogniska. Można spać w namiocie, w jednym, dwóch śpiworach, ubrać się cieplej. Naprawdę jest rewelacyjnie. A w tak małym namiocie jak ten, sami nagrzewacie przestrzeń wewnątrz, z sobą. Wierzcie mi, wiem to z praktyki, bo nie pierwszą noc spałem w zimie. Czy nie można sobie zrobić grilla w zimę? No można. To jest tylko kwestia ubrań. Wiadomo, że w lato chodzicie w krótkich spodenkach, jest wygodniej. To jest kwestia wygodności. Ale tak można jechać o każdej porze. Bądźcie wolni i róbcie to, co ja. Jeździcie wtedy, kiedy chcecie. A nie wtedy, kiedy pogoda wam, tak zwana pogoda wam pozwoli. Powiedziałem to ja, Marcin. Wasze zdrowie. Słuchajcie, widzicie? Widzicie te krople? Coś pada. Nie wiem, czy to śnieg, czy co. Dzień dobiega końca, ale powiem wam, kurde, położyłem się w tym tej macie samopompującej 10 cm. No powiem wam, no kurde, jakbym się na łóżko położył, autentycznie, jakbym się kurde na łóżko położył. Ciekawe, czy się wyśpię, bo na tamtej macie, co miałem poprzednie takie pomarańczowe, nie pamiętam, kurczę, hiking, jak ona się nazywa ta firma? Kurde, nie pamiętam w tej chwili. No, mam taki blackout, że tak powiem. No powiem wam, że jak tam wstawałem po całej nocy, to mnie kurde kręgosłup bolał, bo było tak strasznie twardo, ciepło. Było ciepło, to prawda, było bardzo ciepło od gruntu, mimo tylko, że tam było 5 cm, ale było ciepło. No tutaj podejrzewam, że też będzie ciepło. Jutro bardziej wam szerzej opowiem o tej macie, a teraz już idę spać, jest godzina 23, zobaczcie. Kurde, wyłączył się. Jest godzina 23, nie wiem, czy widzicie, powinniście widzieć. O, tak. 5 stopni, nie patrzcie na temperaturę, ponieważ jestem tutaj poza zasięgiem sieci jakiejkolwiek i niestety nie odświeża mi się, dane mi się nie odświeżają i nie wiem, ile stopni, ale sądząc po chuchu i tego, co tam się wydobywa z moich ust, to jest około 1 stopień gdzieś tak, 1-2 stopień, tak obstawiam, bo zresztą tak miało być, jak patrzyłem dzisiaj w drawnie, w nocy nawet do minus 1, ale nie wiem, czy tyle zejdzie. W każdym bądź razie powiem wam, że tak, że przed snem napiłem się taki gorący kubek, rosołek sobie zrobiłem. Teraz mi jest tak gorąco, czuję się tak, jakby było normalnie wieczorem w lato. Tutaj teraz, aktualnie tutaj, gdzie siedzę sobie w namiocie, czuję się tak, jakbym leżał gdzieś w lato, gdzieś pod namiotem właśnie. No ze względu na to właśnie ten rosołek, który mnie rozgrzał od środka. Kohol mnie nie rozgrzał.
bo jest za zimno na kochol. Nawet mi w głowie nie zaszumiało. O, patrzcie. Jakiś spider się tutaj dostał. Trudno, nie sobie chodzi. Nie będę go zabijał. Wywalę go po prostu jakoś. No i tyle, no. Idę spać. Idę spać. Jutro czeka mnie wycieczka. Tak, nie wiem, ze 30 km. Może więcej. Zobaczę. Może będzie mi się chciał więcej jechać. No zobaczę. W każdym bądź razie widzimy się rano. Cześć. Dobranoc. Siemano, witam w kolejnym dniu. Wstałem, jest godzina 7:57, no przyjmijmy 8. Dobra, trzeba wstać i zaraz kawkę zrobić, ogarnąć się trochę i będziemy lecieć na rowerek. Jak tu jest spokojnie o tej porze roku, kurde, normalnie w ciągu lata to jest, kurde, masakra. To naprawdę idzie się zrelaksować. Patrz, jakie tutaj wiry łączące się dwóch wód. Fajne. Tylko ja i nikt więcej. A w ciągu, mówię, lata to jest pełno. Kajakarzy, pełno spływu, samochody krążą z tymi przyczepami do kajaków. Trzeba jakąś kawę zrobić. Kurde, widzę, że to, słuchajcie, wczorajsze rozpalanie drzewa nieudane, to widzę, że to nie tylko ja takie problemy miałem. Zobaczcie. Patrzcie tutaj. To jest kolejne. No. Obozowisko i też widzę, nie za bardzo to chciało się palić, chociaż tutaj są jakieś niedopałki, może je pozbieram, więc spróbuję na tym coś sporządzić dzisiaj wieczorem, ale no zobaczymy. Przejdę jeszcze zobaczyć na inne stanowiska ogniowe, ale to pozmieniali, kurde, tego tutaj nie było, tu mieć na kajaki, znaczy były jakieś tam, ale nie tak, no to widzę, że to wszystko jest odnowione. Na Barnimu, jak byłem, było to dokładnie to samo. Wszystko nowiutkie. No i fajnie dbają. Nie, tu nic nie ma. Zobaczcie. Wszystko wypalone. Słuchajcie, a tutaj jest rzeka Korytnica, która właśnie wpada tam do Drawy. Łączą się i płyną razem. A teraz tak w ogóle, zobaczcie, to jest materiał nagrywany w tej chwili z telefonu Samsung S20. Powiedzcie mi, czy jakość nie jest lepsza na przykład niż GoPro, no bo mnie się wydaje, że jakość jest bardzo fajna. I jeszcze jest, możecie zrobić taki efekt właśnie, że się przybliżacie, a tło macie z tyłu rozmazane. To się jakoś zmienna ogniskowość nazywa, bo GoPro ma, nie ma takiej funkcji w ogóle. Technicznie tego nie ma możliwości do zrobienia w GoPro. A tutaj jest, że jak sobie weźmiecie rękę, to tło automatycznie jest rozmazywane. Nie? Fajna rzecz. Mi się wydaje, że to jest, kurde, to dużo lepiej nagrywa niż GoPro, no. Dlatego też zauważyliście, może zacząłem nagrywać naprzemiennie takie właśnie materiały, gdzie trzeba pokazać już precyzyjnie z bliska, to właśnie używam telefonu, ponieważ widzicie, nawet mój brzydki paznokieć, zobaczcie, weźmę blisko, o, widzicie bardzo dokładnie, nie, wszystko, a w GoPro, jak tak zrobicie, przybliżycie, no to jest rozmazane wszystko, bo po prostu nie ma możliwości takiej, żeby wyostrzyć, nie. Także to też trzeba mieć na uwagę, jak się GoPro kupuje. Rozglądałem się za jakimiś innymi sprzętami. Znalazłem Sony, ale nie te takie, wiecie, nie te sportowe kamerki. Jest taka specjalistyczna kamera na 3 koła, kosztuje Sony. Też taka mała. Ale ona z kolei ma problem tego typu, bo to jest kamera dla profesjonalistów generalnie. Raz nastawicie ostrość, powiedzmy, na... O, tak, nie? I zaczniecie nagrywać i potem puścicie rękę, nie? To telefon wyostrza. A tamta kamera natomiast już tego nie robi. Trzeba wtedy, wiecie, wyłączyć kamerę i ponownie włączyć. Głupie trochę moim zdaniem, no ale tak ma. A materiały ponoć nagrywa bardzo, bardzo fajne, nie? Bardzo fajne. No ale, kurde, no nie ma rzeczy idealnej, nie? Przynajmniej dla mnie, no nie ma rzeczy tak super idealne. Są, znaczy się, kurde, są rzeczy idealne, ale to kosztuje niestety, nie? I teraz choruję sobie na Panasonica G5. No tylko on kosztuje, kurde, grubych parę tysi, także pewnie go kupię, ale no nie teraz jeszcze, może w przyszłym roku, bo już normalnie
wkurza mnie te GoPro generalnie. I GoPro bym używał tylko jako sportowej kamery. Właśnie na jakieś takie, wiecie, gdzieś tam pojechać. No, doraźnie, no, jako druga kamera powiedzmy, nie ta główna. Ale do takich stabilnych nagrywek w moim Shopko Studio, że tak powiem, to właśnie G5 by była dobra. Bo można używać wtedy jednej kamery, można podejść, zbliżyć, pokazać, a tak to kurczę, skakanie, brak dźwięku, kurde, czasami w materiałach, przecież przerywa coś, całe pasmo niepowodzeń. Dobra, ale się rozmarudziłem znowu. Idę w końcu coś zjeść, bo tak sobie poszedłem tylko. Normalnie bym na ogniu robił. Zostaw się do skadru, bo to wygląda jak pijak jakiś siedział. Normalnie bym to na ogniu robił, ale niestety nie nada. Piję kawę, może zjem jeszcze jakieś śniadanie. I teraz może kilka słów powiem, słuchajcie, o tej macie samopompującej. Komfort spania jest niewyobrażalnie lepszy od tej maty, co miałem, tej 5 cm. Naturhike, o, firmy Naturhike, pamiętacie, taki pomarańczowy, który mi się przebił któregoś razu zresztą. Pomimo, że są przebicia powłoki i niemożności po prostu do dmuchania tego materaca tamtego, no to i tak było, słuchajcie, ciepło. Bardzo ciepło od podłoża. A tu nie musicie się martwić, chyba podejrzewam, najgorsze zimy nawet, zimne od podłoża. Ciepło, śpi się jak w prawdziwym łóżku, słuchajcie, no naprawdę jest tak twardo. On jest dosyć gruby, no widzieliście. Jeszcze go później wyciągnę, tylko teraz mi się nie chce za bardzo jeszcze. Muszę się dobudzić i zjeść coś. Ale później pokażę wam przy prezentacji właśnie akcesoriów, które sobie kupiłem, bardzo fajne zresztą. Zresztą dużo tych akcesorów nie mam, dwie latarki i właśnie ta mata samopompująca, ale o latarkach te warto powiedzieć. Bo trochę ich przerobiłem, kurczę, i myślę, że to będą dobre. No ale no, wracając do tej karimaty, znaczy do tej maty samopompującej, no rewelacje, każdemu ją polecam. Ja dostałem w przecenie, normalna cena to chyba 600 zł. Dobra, to jak będę pokazywał, to wszystko omówię, bo nie będę się powtarzał dwa razy. Wiecie, że kawa najlepiej smakuje na powietrzu. Jeszcze ta cisza. Tą ciszę tylko zakłócają mi samochody czasami przejeżdżające, bo to w pobliżu droga jest bardzo mało uczęszczana, wiadomo. Wczoraj wieczorem coś tam padało, ale znaczy to nie deszcz był. To nie był deszcz, to był albo trochę śniegu padało. Oczywiście no, temperatura jest powyżej zera, więc ten śnieg się nie utrzyma. No ale coś tak pukało w obłoka namiotu. To jest zresztą, jak wiecie, jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja lubię bardzo, jak w deszcz pada, właśnie w deszczu, to uwielbiam pod namiotem, kurde. Słuchajcie, coś wam powiem, bo tak sobie wpadłem na pomysł, jak kupowałem Trafika, znaczy jak kupiłem Trafika i go prezentowałem tam w kilku odcinkach, ktoś mi napisał w komentarzach: ej, ty na pewno zaraz coś wymyślisz, przerobisz tym i zrobisz go na kampera. No i słuchajcie, jak wiecie, no, kolega miał rację. Boże, znowu zacznę od początku. Bardzo mi się spodobał jeden kanał takiego Japończyka. Koleś tam jeździ takim żółtym, Suzuki chyba jest. Taki, kurde, no, taki żółty samochodzik, kurde, brzydki jak jasna cholera, ale taki wysoki jest. I on tam sobie jeździ, to tu, to tam i śpi w tym samochodzie. Po prostu śpi sobie w samochodzie, tam ma taki specjalny stelaz zrobiony na łóżko. I on sobie jeździ właśnie, pokazuje wszystko właśnie, jak sobie śpi, jak sobie gotuje, jak sobie tam łazi po okolicy. Krótko oczywiście łazi po okolicy, głównie to chodzi o ten samochód i spanie w samochodzie. Te światełka, to mi się tak podoba, bo to są moje klimaty, ja lubię takie rzeczy. No i właśnie on mnie natchnął do tego, by zrobić to samo z moją Renatą. Jako że jest to samochód 9-osobowy oczywiście i on jest mi potrzebny do przewożenia mojego stada, czy tak powiem, całego. No nie będę przerabiał tak, że wywalę siedzenia albo coś takiego i wiecie, zrobię zabudowę kampera. Nie. To ma być samochód tylko, żeby pojechać gdzieś
przespać się w komfortowych warunkach i posiedzieć w nim w razie niepogody. No, także takie coś sobie wymyśliłem. Ale szerzej o tym, myślę, że w jakimś specjalnym odcinku to zrobię, bo będę robił przeróbkę. Ja będę robił po prostu coś takiego, że jak wiecie, mój trafik, moja Renia ma 3 rzędy siedzeń. Pierwsze, jedynka, dwójka, wiadomo. No i 2 po 3 siedzenia, 2 rzędy z tyłu. Na środkowym rzędzie siedzeń zrobię sobie spanie. Po prostu spanie. Nie, oczywiście nie na tej kanapie, bo to się mija z celem. Słuchajcie, ja mam 1,75 m. I na siedzeniu, jakby się człowiek rozłożył tak w poprzek, wiecie, no to tam jest 1,68 m. Za mało. Nogi podkurczone i nie da rady. Znaczy, no da rady, no. Jak tak nie śpicie cały czas z nogami, wiecie, wyprostowanymi, ale to jest niekomfortowe, prawda? Ale na wysokości linii okien jest 1,89 m. Czy 1,86 m, jakoś coś takiego. No i teraz wystarczy zrobić stelaż, żeby podnieść całe legowisko, że tak powiem, do linii okien i mamy 1,86 m, czy tam ileś. Ja wam pokażę to jeszcze później, jak będę projektował takie coś, to wam zademonstruję. 1,86 m to jest 11 cm zapasu. Powiecie, też mało, nie? Ale to już wystarczające dla mnie. Ja już... No to wystarczy. Dla mnie to wystarczy, no. Komuś to może nie pasować, ale ja robię to pod siebie generalnie, więc zrobię to pod siebie. No, to sprawę łóżka mam załatwioną, a z tyłu natomiast, jak wiecie, ja mam longa i tam jest duża paka, no dosyć sporo miejsca i tam bym sobie zrobił jakieś wygodne siedzenie. Mówię oczywiście, żeby posiedzieć sobie w samochodzie w razie niepogody jakiejś, nie? Jak zimy albo coś takiego. Coś zaprojektować, jakiś taki mebelek, żeby... czy stolik po prostu, żeby mógł postawić sobie nie, chociażby laptopa, żeby sobie coś obejrzeć, czy kuchenkę, żeby coś ugotować, wiecie. Jakieś pierdoły trzymać pod spodem, plus wygodny jakiś tam fotel do siedzenia albo coś takiego, no bo nie będę przecież krzesełka rozkładanego z tyłu woził i siedział na tym, bo to też takie nie za bardzo, nie? Aczkolwiek może jakieś lepsze kupić, takie droższe, kurczę, może jakieś się znajdzie wygodę, nie wiem, no zobaczę, pomyślę jeszcze na ten temat. No i następna kwestia jeszcze została ogrzewania, prawda? Słuchajcie, moja Renata ma jakieś tam webasto, bo patrzyłem pod spodem, ale to jest wodne, czyli mokre, do podgrzewania tego, to się mija z celem. Do takich wyjazdów właśnie takich zimowych albo jakichś takich jesiennych czy wiosennych, gdzie chłodno jest, nie? No to potrzebne jest wydajne ogrzewanie jakieś. Takie ogrzewanie, żeby mógł komfortowo sobie spać i siedzieć. Znaczy tylko spać to można, bo tak jak teraz w namiocie spałem, słuchajcie, ciepło jak cholera. Powiem wam, no cieplutko, 1 stopień w nocy. A ciepło jak cholera. Spałem pod 2 śpiworami. Zresztą dobra, zaraz do tego wrócimy, skończmy temat trafika. I tak sobie pomyślałem, że sobie założę ogrzewanie. Co zorientowani w temacie webasta, to pewnie wiecie, na co się zdecydowałem. Moje zamiłowanie do AliExpress i naszych my friendów, że tak powiem. Zresztą ja bardzo lubię Chińczyków, bo mam okazję z nimi współpracować. Są bardzo mili ludzie, powiem wam, bardziej milsi niż Polacy. I bardzo fajnie się z nimi idzie dogadać. Oczywiście ja nie umiem chińskiego. Dogadujemy się poprzez tłumaczenie, prawda? I to jest też fascynujące w dzisiejszych czasach, że każdy z każdym praktycznie może się dogadać, nawet w sferach biznesowych. No i dobra, no wybór padł na webasto chińskie. No, tego pełno jest w internecie. I będę zakładał właśnie w trafiku webasto chińskie do ogrzewania właśnie takiego czegoś. No tak sobie to wymyśliłem. Teraz wróćmy do spania w namiocie. Słuchajcie, cieplutko. Bardzo ciepło. Ja miałem 2 śpiwory. Powiecie, Marcin, po co ci 2 śpiwory? Lepiej kupić lepszy, taki, wiecie, no, lepszejszy na zimowe pory, albo coś takiego. Słuchajcie, ja mam Fjord Arensena. On jest bardzo dobry, bardzo ciepły, dam do jakichś tam temperatur komfortowych. Nie pamiętam jakichś, ale nie do zera. Przy zerze już nie jest źle. Da się przeżyć, ale ten chłód jest odczuwalny. Dlatego sobie wziąłem kolejny śpiwór. A dlaczego kolejny, a nie lepszy kupiłem? Ponieważ słuchajcie, ja mam 7 śpiworów. To na cholerę mam kupować sobie jakiś droższy. Jak sobie mogę wziąć 2? W jeden sobie wszedłem, tak w tą standardowo się wchodzi śpiwór, czyli tak do środka jak worek. A tym drugim się przykryłem. I kurde, powiem wam, że no cieplutko, komfortowo. Muszę jeszcze popracować tylko nad poduszkami, bo tam coś, kurde, jest nie za bardzo. Miałem też taką poduszeczkę dmuchaną, jak widzieliście. I ja sobie ją podłożyłem najpierw pod głowę, na to jeszcze poduszki. Takie specjalnie sobie kupiłem też na wyjazdy. Nie za bardzo się to sprawdza, bo no niewygodnie się leży. Dopiero nad ranem wpadłem, żeby sobie tą dmuchaną poduszkę włożyć pod spód, pod karimatę, żeby, wiecie, ją tak delikatnie podnieść.
No i o niebo lepiej, to już było troszeczkę lepiej niż właśnie tak bezpośrednio, jak tam się na nie leżało, bo to wiecie, ucieka spod głowy, tak to cały ten jest podniesiony, karimata, nie? Znaczy mata sama pompująca. I było niebo lepiej, ale jeszcze muszę nad tym popracować. Wiecie, ja w ogóle jestem taki zboczony, teraz się proszę nie śmiać. Ja w domu nie lubię spać na poduszkach, tylko mam taki rogal, to się nazywa ciążowy, słuchajcie, dla kobiet ciąży to jest. Ja lubię na tym spać. Ja na poduszce nie lubię spać, bo właśnie mnie kręgosłup boli i w ogóle ja mam tak. Pod głową mam podłożoną taką poduszkę, to się nazywa terapeutyczna, ona jest taka, że jak naciśniecie ją, ona wraca do swoich kształtów. Na to mam położony rogal taki w półkole i tak sobie właśnie na tym leżę. No nie wiem, no możecie się śmiać, mam to gdzieś generalnie, ja lubię na takim czymś spać i na tym się wysypiam. Jest to po prostu ekstra wygodne, naprawdę. Jak ktoś nie wierzy, to nie spróbuje. A na zwykłych poduszkach mówię, no jakoś, nie wiem, ja w ogóle zawsze byłem inny i robiłem rzeczy niestandardowo. Taką mam naturę po prostu, no. I tyle, no. Dobra, się rozgadałem jak zwykle, ale niektórzy to lubią jak gadam, więc to jest dla tych, kto lubią. Piję kawę, robię jakieś śniadanko i... No i w trasę, lecimy w trasę sobie pooglądać. Pogoda jest wyśmienita. Słońce wychodzi, chociaż takie jest zamglone, takie jest mleczne. Nie widać go w ogóle, ale jest fajnie. Dobra, teraz będzie w stylu Marcel gotuje. Robimy bardzo wykwintne, bardzo profesjonalne i bardzo wymagające danie. Jajecznica. No, trzeba podjeść, bo porządnie, bo na rowerek to trzeba troszeczkę tak bardziej chintnie zjeść. Damy 100 gram boczku, 2 jajeczka, chlebek starczy. No, jajkownica gotowa, można jeść. Słuchajcie, takie śniadanko na łonie natury, bezpośrednio z patelni. No kurde, jak w prawdziwej restauracji ekskluzywnej a la Marcel. No. Jajeczniczka z boczkiem na śniadanko, coś pysznego. Tu wam chciałem pokazać tą matę samopompującą. Słuchajcie, jest to mata firmy Waude. O, tak to wygląda. No, grubość jest taka solidna. No, powiem wam, że no kurde, rewelacyjnie się leży. Rewelacyjnie. Tu macie takie fajne zaworki. Dwa. O, pokażę tak wam, o. Macie takie zaworki, możecie dwoma zaworkami naraz pompować. Zaworki te są standardowe, słuchajcie, na pompkę, że możecie sobie dopompować albo ustami, nie? I one są, mimo że to są korki, możecie wyciągnąć, powietrze wam i tak nie spierdzieli, bo tam jest zawór. I teraz tu w korku jest takie specjalne wycięcie i zginacie to w ten oto sposób, wkładamy tam i powietrze możecie spuszczać, nie? Że samo się spuszcza. Bo tam jest taki specjalny rowek, no, słyszycie? Można sobie spuścić powietrze. Ja w tej chwili zamknę. Są dwa zaworki, bo przez dwa zaworki jak otworzycie, no i właśnie w ogóle pompowanie tej maty jest, odbywa się na tej zasadzie, że otwieracie korki i właśnie wkładacie, bo ani nie spuścicie, ani nie napełnicie, jak tego nie zrobicie. Znaczy, nie w tym sensie, że nie napełnicie, tylko że jak tego nie zrobicie, ona się sama nie rozpręży, nie? Bo normalnie ustami dmuchając przez ten zaworek to przepchniecie, czy też pompką, nie? O to właśnie chodzi. Ale mata jest, powiem wam, no, naprawdę rewelacyjna. I szczerze mogę polecić. Ona kosztuje chyba 600 zł. No mi się udało jako outletowa za 300 parę złotych ją kupić. Z tego względu, że brakowało łatek do ewentualnego załatania jakiejś dziurki. Nie? Bo normalnie w zestawie są łatki, samo na te
łatki naprawcze, a ich tam nie było. No ale te łatki można dostać chociażby w Decathlonie. Tanio, nie tak drogo, więc za cenę 300 zł, prawie taniej, przez to, że nie ma łatek, powiedziałem, że biorę. Nie? Tamta była dobra mata, ale ta się trafiła okazyjnie, więc wziąłem. Także jakbyście się zastanawiali, czy ona jest dobra, Wałdę 10 cm to jest dokładnie, to polecam. No, nie wiem, czy to jest może chyba taka, no, widzicie, Dream 10L. Może to jest właśnie model. Także szczerze polecam. Wiecie co? Pakuję się, ale nie wyjeżdżam. Nie wyjeżdżam, czy wyjeżdżam stąd. Wyjeżdżam z Bogdanki z tego względu, że to oto drzewo jest świeżo ścięte. Nie idzie tego zapalić. A byłem teraz na wycieczce, kręcąc dla Was inny odcinek o pętli Zatom. Nie wiem, czy ten film już się pojawił, czy nie. W każdym razie tutaj macie do niego link. Byłem na sitnicy sprawdzić, czy tam jest drzewo. Powiem, tam drzewo jest wysuszone, słuchajcie, sezonowane chyba. Więc zmieniam sobie lokalizację. Jakieś 6 km chyba stąd, czy 7, sitnica. Ale najpierw jeszcze zajadę do sklepu. Siadam, póki jest słońce, żeby się znowu nie po ciemku rozbijać, tylko po jasności, że tak powiem. Ale powiedziałem, kurde, stylistycznie, no nieważne. Dobra, zamykamy furola i lecimy. Taki bajzel w samochodzie, zobaczcie, sakra. I dojechałem, słuchajcie, dojechałem na sitnicę. Pamiętacie to? Wjazd tędy. Tutaj te ławki, tutaj właśnie na nich sobie siedziałem i tutaj ognisko rozpaliłem. Tylko wtedy było ciepło, nie? No, ale to, jak wiecie, mnie to nie przeszkadza. Renia sobie ładnie tutaj będzie stała. A ja i tak rozbiję się tutaj. Tutaj będę palił ogień. No, tutaj sobie rozpalę ognicho, a namiot sobie tam gdzieś po przekątnej blisko rozbiję. Może trochę ciepła da. I będzie git. Tam jest zresztą równo. Pokażę Wam już, jak rozbity będzie namiot, bo to nie ma co oglądać, bo widzieliście, jak go tam... Czy nie wiem, czy nie widzieliście. Ja go zwinąłem po prostu tak, na szybkiego. Wrzuciłem do auta, bo jechałem nagrywać dla Was odcinek na rowerze. No i żeby nie zostawiać namiotu, wiecie, to różnie bywa. Lepiej dmuchać na zimne. Popierdzielałem go byle jak. Sami zresztą zobaczcie, o. Tu jest jedna część, a druga jest z tyłu przy rowerze. O, druga jest tutaj wciśnięta. Ustawię, póki jest jasno, namiot, a później zajmiemy się całą resztą. Ci, co grają w gry survivalowe, wiedzą, co jest podstawą każdego survivalu. Shelter i fire, czyli schronienie i ogień. Shelter już mam. Teraz potrzebuję ogień. Macałem tamte, jak byłem, bo kręcić dla Was film z jazdy tutaj po pętli Zatom. Macałem tamto drzewo i ono jest suchutkie, nie to co na Bogdance, więc myślę, że to jest suchutkie. Po czym to wiem? Bo jest lekkie, bardzo lekkie. No. Spróbujemy najpierw to rozpalić. A nie będę się teraz szczypał, słuchajcie, to Wam coś pokażę. Renata użyczy mi troszeczkę swojej krwi. Podlejemy, podpalimy. Ale Marcin, bierz kiełbasę smażu, będzie walić ropą. A tam będzie walić. Wypali się. Pewnie, że się wypali. Tutaj jest w Renacie takie fajne, o. Widzicie, tu wchodzi grucha, dzisiaj podpompowuje paliwko. A tu jest taka szybko złączka. Wypinamy. Więc tak, tylko muszę tu uważać, bo mi, kurde, wyskakuje filtr, kurde, właśnie. Kurde. Dobra, wyciągnę go, będzie łatwiej. No. Leje się wszędzie, bo nacisnąłem ruchę. No. I lejemy. Świetna sprawa z tą gruchą. Genialna sprawa, nie? Jak potrzebujecie trochę podpałki. Za lubię zapach diesla. Myślę, że tyle starczy. Zaraz podlejemy i będzie git majonez. Najpierw to wszystko tam gustownie poukładam i się włączę. Ale kurde, ta trawa jest tak śliska. Wcześniej myślałem, że kurde, w jakieś odchody wszedłem, że tak powiem, ładnie. Nie będę mówił brzydko na G słowo, bo wiecie jak jest. No i kurde, myślałem, że wszedłem w takie coś, a to kurde, ta trawa taka zgniłkowata jest. W ogóle zwinąłem, słuchajcie, ten namiot do samochodu, jak tu przejeżdżałem, wiecie, tak luzem go wrzuciłem. Z takim, kurde, kupą napieprza w samochodzie. Od tego właśnie namiotu, pewnie od tej trawy, będę musiał go ostro umyć, jak po przyjeździe.
i wywietrzyć samochód. Dobra, układam ognicho. Uwaga. Gdzie jest jakaś szmatka? Tu jest, dobra. Uwaga, podpalamy. Niech się podpala, zobaczymy. Trochę żółtego płynu zostawimy. Oby się rozpaliło, bo kurde, normalnie szału dostanę, jak się nie zapali. Pozostaje tylko czekać, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. No, powiem wam, udało się, kurde, w końcu się udało, po wielu bojach. No, tutaj walczyłem krócej, bo półtorej godziny i się udało. Cały czas podkładałem uparcie, słuchajcie, tam pod spód, te malutkie, te patyczki, malutkie, malutkie, malutkie i w końcu ruszyło. Teraz tylko trzeba nie dopuścić do tego, żeby zgasło, więc idę zaraz przynieść jeszcze jakieś kłody i postawię tak jak tamte, co by mi się wysuszały, że tak powiem, no bo zaraz coś, kurde, zaraz znowu będzie to samo, powtórka z rozrywki, więc trzeba to zrobić póki czas. Moje obozowisko, zobaczcie. No. Tak sobie sprytnie zrobiłem. Tu mam taki elegancki stolik. Lampeczki. No, miałem wam pokazać akcesoria biwakowe, to wam pokażę jutro, jak oczywiście nie zapomnę, bo mam sklerozę. Także tutaj będzie, tu bateria jest. Marcin, ty alkoholik jesteś. Od czasu do czasu można. Należy mi się dwudniowa walka z ogniem. Dobra, idę poznoszę trochę drzewa. Poukładam tam. Niech to schnie, bo kurde, zaraz znowu będzie powtórka z rozrywki. Tylko wam pokażę jeszcze, jaki cień zarobisty od kamery, patrzcie. To jest ofiara walki z ogniem. Łamałem sobie oczywiście ławkę nogą, wiecie, suche te i odbiło mi w rękę. Także nigdy tego nie róbcie. A teraz będzie prawdziwa klasyka, kurde, słuchajcie, wycieczek na ognisko, czyli kiełba z ogniska. Tylko ją troszeczkę pokroimy. Nie no, żartowałem. Fajna piła, nie? Już używałem ją właśnie do cięcia takich patyczków. Jakaś taka taniocha, ale ostra. Dobra. Sobie natnę, bo tak lubię. Jezu, ale nóż. Matce nóż jakiś wie, jakiś kurde, mały, nieporęczny. Niczego się nie nadaje, a kurde, tępy jak. Ty, ale ja mam gdzieś ten swój. Duży. Nie, no bez sensu będę. Dobra. Kijek jest. Czekajcie, bo tutaj jakiś coś. Niego złamię delikatnie, bo ktoś niefachowo. Dobra, muszę go naostrzyć. Marcin prosto na chleb sobie. Ale tego nie jest, nie? Tam trochę wiórków wejdzie w kiełbę, to się nic nie stanie. W końcu jest to, po co tu przyjechałem. Siedzenie w zimie przy ognisku, to jest coś rewelacyjnego, to co lubię najbardziej. Kijek też rewelacyjny, mały, lekki, poręczny, taki fit. Mogłem tu od razu przyjechać, słuchajcie, tu jest lepiej. Nie wiem, mi się ta sitnica bardziej podoba. Teraz już będę, jak już to będę tutaj przyjeżdżał. Też sobie planuję tu przyjechać, ale dopiero jak przyczepkę zrobię. W ogóle jak przyczepkę zrobię, to będę jeździł wszędzie. Kampera sobie zrobię, czy kampera. Miejsce do spania, takie eleganckie, w busie, to też busem będę jeździł. No i będzie to robić, będzie to robić. Na chwilę obecną muszę zrobić tą przyczepkę. Już mam pewną koncepcję, aczkolwiek już mi się inne pomysły rodzą w głowie. Znaczy, w sensie przyczepki oczywiście, tylko bym musiał projekt pozmieniać, ale to kurde, znowu zajmie mi trochę czasu. Bo też myślałem o przyczepce takiej rozsuwanej. W ogóle znalazłem kanał na YouTubie takiego, no, kościu starszy ode mnie, nie wiem ile, no troszeczkę starszy jest, ale właśnie zrobił sobie przyczepkę rowerową. 75 kg waży ta przyczepka, słuchajcie, zrobił sobie ją z płyt jakichś tam drewnianych, ale w środku piecyk do, na ogrzewanie, kurde, piecyk, który ja sobie obmyśliłem, zaprojektowałem, słuchajcie, w kompie. Ten pan to zrobił po prostu, nie? On to zrobił, czyli moja koncepcja, którą sobie założyłem, zadziała, bo on to stworzył, taki piecyk, i zainstalował w tej przyczepce i to działa. Także dobrze myślałem, ale co myślałem, to wam dopiero pokażę, jak sam stworzę tak samo. Też sobie zrobię.
No i ta przyczepka jego ma solar na daszku, na dachu, jakieś tam oświetlenie, to wiadomo. I ma hamulec najazdowy, słuchajcie. Na serio, ma hamulec najazdowy własnej konstrukcji. Kurde, to genialne. Po prostu podziwiam takich ludzi, ja bardzo się szanuję takich ludzi generalnie. No. Robi coś, co jeszcze nikt nigdy nie robił. No, ma dopiero 4 filmy chyba. Ale podoba mi się. I tam stolik taki rozkładany. Wentylacja, no genialne. Genialne. I właśnie tam jest, ona ma długość 100,30 m, ale ma właśnie taki, z tyłu ma taką jakby tak półkoliście fajnie rozkładane na nogi właśnie miejsce, że funowanie się wchodzi, normalnie można spać, jest tyle miejsca. Nie? To też jest jakaś koncepcja i ja właśnie ostatnio zacząłem intensywnie przeglądać koncepcje różnych przyczepek. No i tego. No i coś tam stworzymy. Można sobie jeść. Kiełbańka tak wygląda. Taka przysmażona, tak jak lubię. Prawie spalona. Panie, podziękujemy. Nie mam żadnych keczupów ani nic, bo ja nie używam takich rzeczy. Tego mi brakowało, wiecie. No. Dobra, by was nie zanudzać żarciem. Zjem sobie to i sobie usiądę przy ognisku. Wezmę piwerko i zatopię się w rozmyśleniach. A mam nad czym myśleć. Numer 1. Wasze zdrowie. No i zdrowie tych, którym udało się rozpalić ognisko. Zobaczymy, jak drawa wygląda w nocy. Patrzcie, jak tu płytko. O, rybki są, patrzcie. No. Pełno rybek, o. Tam moje ognisko, nie wiem, czy GoPro słapie. Temperaturka 2 stopnie. Dobrze, że to ognisko płonie, bo kurde, bez ognia to by było nudno po prostu. Nie to, że zimno, tylko nudno. Bo jak widzieliście zeszłej nocy, da się żyć bez ognia. Jak już powtarzałem to wielokrotnie, to jest kwestia ubrań. Słuchajcie, śnieg pada, zobaczcie. O, widzicie te płatki? Jaja, jak berety. Moim marzeniem w ogóle jest mieć taki, wiecie, taką śnieżycę. Zapowiadają, że śnieg będzie padał i wtedy taką śnieżycę jechać na biwak. To jest coś. Wiem, dziwny jestem. No co ja zrobię, taki jestem. Widzicie tam oddali? Jakiś samochód tu przyjechał, kurde. Czyżby tak szajbnięci jak ja będą nocować? Ha. No proszę. Ja myślałem, że tylko ja taki jestem szarbnięty. Słuchajcie, jest godzina 20.26. Uciekło, jest jeden stopień. Nie wiem, czy dobrze widzicie, jeden stopień jest. W każdym bądź razie uciekłem już, słuchajcie, pod namiot, no bo słyszycie, co się dzieje. Słyszycie? Pada śnieg. Tak, pada śnieg, taki mokry śnieg. Nieprzyjemnie się siedzi, bo chwila, moment, wszystko jest mokre. Sprzęty mokną, ja moknę, kurde, ciuchy mokną. No, niemiło jest. Więc dołożyłem do ogniska 3 takie solidne kłody i niech się pali. Może trochę ciepła da, może nie, zobaczymy. W każdym razie ja nie zmarznę pod 2 śpiworami. Jak już omówiłem, przy 1 stopniu, czy tam przy 0, podejrzewam, że nawet będzie minus jakiś tam. Też nie będzie źle. Jest naprawdę ciepło i komfortowo. Mata sama pompująca robi swoje, naprawdę robi robotę. Polecam, jeżeli chcecie takie wypady sobie robić, to zainwestujcie w lepszy sprzęt, bo naprawdę warto. I bierzcie pod uwagę to, co ja zawsze mówię. Na tanie mnie nie stać. I to nie znaczy to, że jestem jakimś burżujem, że wiecie, że wywalam pieniądze, że mnie stać, coś takiego. No. Bo kupujecie tanie rzeczy i zaraz się pierdzielą.
kupujecie znowu i znowu i znowu pierdzielą się i znowu kupujecie. I de facto płacicie więcej niż kupilibyście raz, a porządnie. Ja się nauczyłem tej zasady jakiś czas temu i naprawdę to się sprawdza. Naprawdę polecam, bo to się sprawdza. Dobra, ja nie idę jeszcze spać, obejrzę sobie jakiś film. Mam filmy nagrane na telefonie, także sobie obejrzę spokojnie. I słuchajcie, no cieszę się jak dziecko, bo ja lubię jak tak pada. Ten odgłos padania. A jeszcze nigdy nie spałem jak padał śnieg. Nigdy, słuchajcie, nigdy nie spałem jak padał śnieg w namiocie. To mnie normalnie podnieca. No kurde, wiem, ja jestem chory, no jestem jakiś, kurde, nienormalny, ale ja lubię takie rzeczy. Czuję się wtedy spełniony. Nie wiem czemu. No mam takie coś i już. I słuchajcie, a napomknę jeszcze do tych ludzi, co tam przyjechali. Słuchajcie, przyjechał samochód i rozbili namiot. Czyli nie tylko ja jestem taki pieprznięty, są też inni. Szacun i to mi się podoba. Dobra, widzimy się jutro. Słuchajcie, ja sobie obejrzę jakiś film. No to tymczasem. Siema, witam kolejnego dnia. Zobaczcie. Widzicie? Nie tylko ja jestem taki, co lubi w takie niepogody jeździć. Znaczy pogody. Jak zawsze powtarzam, to nie pogoda, tylko kwestia ubrań. Wieczorem przyjechali. Ja już te swoje manele wyciągnąłem. O, zobaczcie. Pokażę wam teraz takie moje danie, które ja lubię. I nie wiem, czy ktokolwiek to robi. Na ten oto sposób. Ale ja to lubię. Danie to się nazywa pierożki gejoza. Tak nazywam. Tu akurat mam z warzywami, zobaczcie. Takie coś można kupić w Biedronce. Ale ja lubię pierożki gejoza z kurczakiem. Ale te też mogą być. Teraz wam pokażę, jak ja to robię. I może wam się też spodoba. No zapraszam do kuchni Marcina. No. Pierwsze co zrobimy, to sobie ogrzejemy ręce. Oczywiście patelnia w ruch. Troszkę oleju. Kładziemy płaską stroną. No, co się nie rozgrzał, ale to nie szkodzi. No. Sos sojowy. Pora. Delikatnie tutaj tak poszatkujemy. No. Zlewamy nieco wody. No i dobra, już się ostro przypieczę. I w tej chwili wlewam nieco wody. Oczekinkę. Jest to bardzo ciekawa propozycja na zimny poranek, naprawdę. No i dobra, już starczy. Na razie odstawiamy. Teraz wkładamy ten oto garniec. Niech się grzeje. Jednocześnie, słuchajcie, rzucamy jedną po prostu kostkę rosołową. To jest takie danie na szybko, nie? Dlatego się używa kostek. No. Niech ona się rozpuszcza. Wlewam też zawartość sojowego. Nie bójcie się, nie będzie za słone. Całą. Jest niewiele, tutaj jest 10 ml. Także spokojnie. Przykryjemy, żeby szybciej było. Dobra, zanim się zagotuje, to wam powiem, jak minęła noc. Słuchajcie, no, noc minęła. Nie było zimno, ale tak powiem, partiami było zimno. Nie wiem dlaczego. W nogi bardzo cieplutko, ponieważ nogi ja mam, byłem w plecaku, chciałem powiedzieć. Byłem w śpiworze jednym, drugim z wierzchu, jak zwykle standardowo byłem przykryty. I jeszcze sobie na nóżki położyłem, tu nie widać, kamizelkę, którą mam. Ona taka gruba, puchowa jest. No kurczę. I w nogi było strasznie ciepło, nawet wręcz gorąco. I to dobrze, bo jak w nogi jest zimno, to jest najgorzej, nie? Gorzej było z górą, a właściwie od, powiedzmy, w twarz. O. No bo twarz zawsze mam na wierzchu, było strasznie zimno. Na szczęście mam taki komin. To sobie też tak założyłem. I nosem oddychałem i jakoś było. Ale słuchajcie, najgorzej to jest z tymi rękoma, kurczę. Ja nie potrafię w tym worze spać, w śpiworze.
po prostu się męczę. Ja się bardzo mocno kręcę w nocy zawsze. Przewracam z lewa na prawo i zawsze tą jedną rękę, wiecie, jak się człowiek przewróci, no to ten wierzchni śpiwór, są śliskie śpiwory, no to spada, no to trzeba go poprawiać. To się przewróciłem, to jedną rękę, wiecie, poprawiałem. Później już mi się nie chciało do tego tam wora wciskać, bo zaraz by znowu spadło i gdzieś tam na wierzchu jest, nie? I tak mnie ręce, kurczę, słuchajcie, bolą, bo raz jedna ręka w tą, druga są tak w takich nienaturalnych pozach, że generalnie właśnie ten problem jest z tym, że ręce bolą, kurde, w tym, ja tak dziwnie śpię. Dla mnie to by był najlepszy taki podwójny śpiwór, jakiś ciepły, żeby miał dużo miejsca, żeby nie musiał, kurczę, się nakrywać niczym innym i żeby mógł być schowany w środku. Tylko nie wiem, czy to zda egzamin, muszę coś poszukać. Od dołu rewelacja, już drugi raz powtarzam, rewelacja, mata samopompująca, genialna sprawa, cieplutko, żadnego dyskomfortu. Zobaczcie, jeden stopień, opady śniegu, no wczoraj padało dosyć intensywnie. I fajnie, fajnie wieczorem się spało, film sobie włączyłem wieczorem, oczywiście przysnąłem przy końcówce. Noc była z wieloma przebudzeniami, ale spoko. Czekam, aż to się ugotuje, bo już głodny jestem. Trochę się przez to rozgrzeję. Przygotuję też zawczasu wodę na kawę. Kawka musi być. I słuchajcie, teraz do tego ja dodaję ostra pasta paprykowa Sempio. To jest pasta taka koreańska, bardzo u nich popularna. Ja to lubię. No, wygląda w takiej postaci. Taki jakby krem, słuchajcie. Bardzo dobra. Naprawdę polecam, jeżeli ktoś lubi ostre dania. I to jest taka ostrość, jak to zawsze mówi, ostrość, która nigdy nie piecze dwa razy. Na serio. Bo jak zjecie takie na przykład KFC ostre albo coś takiego, to na drugi dzień też możecie cierpieć drugą stroną. A po tym naprawdę nie. Ja tutaj daję taką po prostu, o, słuchajcie, solidną porcję tego. Lubię ten smak. Generalnie, jeżeli może komuś nie odpowiadać, nie? Ale ja na przykład bardzo lubię ten smak. No, prawie gotuję. Teraz ściągam. Od razu wstawię wodę. Teraz pierożki. I po prostu tutaj wyrzucam. To jest coś takiego, jak macie zupę wonton, czy coś takiego. Ten się rozwalił, a nieważne. Dobrze, zupy wejdzie do środka dużo. Powiecie, dużo tego, ale to ma 300 parę kalorii, takie danie. No 400 powiedzmy. Więc to jest takie dobre, pożywne śniadanie. Do tego dajemy tego pokrojonego pora. Może być też natka pietruszki. Tudzież koperek, to lubicie, nie wiem. Ja generalnie lubię wszystko. No i tak to wygląda. Dobre, dobra potrawa. Spróbujcie, naprawdę warto. Jak ktoś lubi pikantnie, to naprawdę warto. Dobra, jem i widzimy się później. Słuchajcie, obiecałem wam, że wam pokażę fajne gadżety. Właściwie to dwie latarki, które sobie ostatnio kupiłem. Zacznijmy może od jednej. Taka lampka kempingowa Brennenschult. Niemiecka Hugo Brennenschult. Tak to wygląda, mniej więcej coś takiego. Bardzo fajna. Tutaj macie kabelek do ładowania od razu z USB. Tylko podłączane. Nie gniazdo, tylko kabelek. Który tutaj tak fajnie sobie gustownie, o, się chowa. Cyk. I sobie siedzi taki zwinięty. Zaczepy. Jeden taki wygięty i drugi z drugiej strony. Że możemy sobie tak zabezpieczyć, żeby nam na przykład coś nie spadło, nie? Na lince. Trącicie, nawet nie spadnie. Bardzo fajne. Dodatkowo tutaj są dwa magnesy. Do każdej powierzchni metalowej sobie przyczepicie. Jest elegancko. Dodatkowo tutaj z tyłu jest gniazdo USB. Duże, te szerokie, standardowe. Do ładowania na przykład telefonu. Bo to może służyć jako powerbank tak samo. Mała, schludna. Świeci, no dosyć długo świeci. Parę ładnych godzin na maksymalnych osiągach. I teraz lampka ta ma kilka trybu świeceń. Pojedyncze naciśnięcie takiego przycisku z tyłu pokazuje wam stan naładowania akumulatorów w postaci czterech świecących diod. I teraz tak, naciśniecie raz i drugi raz, to zapala wam się, no, środkowa część tej lampeczki, bo ona ma świecić albo na środku, albo dookólnie, albo wszystkie naraz.
Następne naciśnięcie zapala obwódkę dookoła łącznie z diodą po środku. Następne przyciśnięcie wyłącza diodę środkową. Czyli tam taką diodę możecie używać jako, powiedzmy, jakiejś latarki, nie? Świeci bardziej punktowo. I teraz on świeci dookólnie, no i kolejny tryb wyłączenia, nie? W każdym trybie, słuchajcie, możecie na przykład, jak tutaj jest, może dookólnie wam pokażę, o, taka, ściemniać. Poprzez dłuższe przyciśnięcie przycisku, zobaczcie, gdzie ściemnia się i na samym końcu takie charakterystyczne mignięcie, bo jest to oznaczenie, że to jest minimalny zakres. I w drugą stronę możecie robić to samo, nie? Duży naciskamy, przytrzymujemy, pyk, mignięcie znowu było, znaczy koniec. Można to, nie trzeba robić od początku do końca, można troszeczkę ściemnić i następne naciśnięcie już rozjaśni, nie? O. Nie? Tak to wygląda na każdym trybie. Tutaj też możemy, o, ten mały, sobie to zobaczcie, o. O. Nie? Jest taka maciupka. No, przydaje to się w różnych przypadkach. Następny tryb, słuchajcie, to jest tryb ostrzegawczy, czyli znaki SOS oraz migania. I co mi się podoba, że właśnie naciskając tak cały czas, nie ma tych trybów, co mnie wkurzało w niektórych latarkach, że trzeba przez te wszystkie tryby przejść, żeby łączyć sobie jakiś właściwy. Tu jest to rozwiązane troszeczkę inaczej. Naciskacie raz, zapala się dioda, zapaliły się i naciskacie, przytrzymujecie i zapala się tryb SOS. No. W tym trybie to jest akurat nadawanie sygnału SOS. No. I następny tryb naciśniecie, to tak po prostu środek miga cały czas, nie? Bardzo fajna, polecam, naprawdę polecam. Około 100 kosztuje, ale warto. Druga latarka natomiast, słuchajcie, to jest latarka, jak mogliście zobaczyć, nagłowna. Też tej samej firmy Bremen Schulz. Tutaj, słuchajcie, z tyłu macie port do ładowania, ale nie musicie, bo tutaj w środku siedzą, słuchajcie, już wam pokazuję, już pewnie wiecie co, tak jest. Nasze ulubione ogniwa 18650. Można sobie takich parę kupić i słuchajcie, starcza na cały czas. Faktycznie, ale nie musicie generalnie, słuchajcie, ja tej latarki używałem cały wieczór, całutki wieczór, specjalnie testując, nosząc na głowie, na maksa świecąc i ona działa, bez żadnego problemu. Oczywiście tutaj są bardzo dobre ogniwa, jakieś LG albo Sony, nie pamiętam, o bardzo dużej pojemności, no ale nie musicie takich, możecie parę sobie takich w kieszeń wziąć, odkręcacie, wymieniacie w każdej chwili, nie ma problemu. Przycisk jest zlokalizowany tutaj, słuchajcie, pod spodem, o, taki żółty. No i standardowo, naciskacie raz, świeci, drugi raz mniej, nie widać tego, trzeci raz jeszcze mniej, no i czwarty miga, nie? To jest sygnał SOS, coś takiego, nie? Czyli ma 3-4 tryby. Silny, średni, słaby oraz SOS. Dodatkowo jeszcze z tyłu jest, zobaczcie, tu jest taki przycisk malutki, możemy sobie włączyć, nie wiem czy to widać, o, taką diodę, albo świecąca na czerwono, o, albo tako, migająca, nie? Z tyłu. No taki fajny bajer, widać was z tyłu. Powiem wam, że świetnie leży. Przede wszystkim jest bardzo lekka, słuchajcie, ja wcześniej miałem taką cięższą i kurde, no masakrycznie tutaj z przodu to po jakimś czasie było czuć ten ciężar, a tu nic. Oczywiście kąt ustawienia jaki chcecie, łączę sobie, o. Taki, siaki, jaki chcecie, nie ma problemu. No i co najważniejsze, ona się nie nagrzewa tak jak inne, oczywiście tu to się nagrzewa, ale ja miałem taką latarkę wcześniej, jakąś tańszą, że cała obudowa się nagrzewała i tutaj pod spodem to było tak gorąco. Dodatkowo, słuchajcie, macie możliwość skupienia strumienia, wyciągając ten cylinder, o, widzicie? I teraz świeci tak o bardziej punktowo, a jak zmniejsze, to tak szerzej, nie? O. Bardzo płynnie to działa. Ten pierścień jest aluminiowy. No i całość konstrukcji, słuchajcie, jest naprawdę, sprawia przynajmniej wrażenie, bardzo porządne, nie? Znów idąc w zasadę, na tanie mnie nie stać, kupiłem sobie lepszy sprzęt, bo naprawdę taniego nie warto. Także no, polecam, tak gustownie, zobaczcie, przewodzik jest poprowadzony. Polecam, Bremen Schulz firma, to właśnie to sobie zakupiłem. To plus oczywiście tą matę samopompującą, ale to już wam prezentowałem kilka minut wcześniej. No i dobra, no trzeba się zwijać. Tam już wszystko zwinąłem, jak widzicie. Tam jeszcze śpią. Kurde, no.
ale widać, że ktoś tam lubi jeździć w takich klimatach, bo samochód przystosowany do noclegów. Ostatnie spojrzenie na Drawę, chodźmy tam na jakiś pomost, ale liście kurde śliskie, można się wyglebić. Powiem wam, że może wyglądam jak wieśniak w tych butach, słuchajcie, nie widzicie? Znaczy, to są takie kalosze do kostki, o, nie? Powiem wam, że rewelacja. Jest w nich bardzo, bardzo ciepło. Cieplej niż w zwykłych butach, bo one są jeszcze takie z takim misiem w środku. To były bardzo tanie buty. Pół kalosze, powiedzmy. Naprawdę bardzo tanie. I naprawdę warto. Właśnie kupiłem je na takie wyjazdy, w taki właśnie oto teren mokry. Jak tutaj możecie zobaczyć, te liście, wszystko. Można nawet do wody wejść i nic. No, kalosze, nie? Także jak się zastanawiacie, to sobie kupcie takie buty właśnie na wyjazdy. To nogi będziecie mieli suche. Jest bardzo klimatycznie. Zobaczcie ten las w ogóle tam z tyłu. Kurde, kapitalna rzecz. Albo tu. O sitnicy wam nie będę opowiadał, bo już mówiłem wam w filmie, jak byłem jakiś czas temu tutaj. Serdecznie zapraszam. Tutaj sobie możecie zobaczyć. No, a ja będę się już zwijał. I będziemy kończyć powoli tę piękną przygodę, bo ja to takie przygody lubię kolekcjonować. Tam państwo też stali. Widziałem niedawno. Szacun. Szacun, lubię takich ludzi. Jak przypadkowo obejrzą ten film, to pozdrawiam serdecznie. Ja będę szedł w takie klimaty też, bo ja takie coś lubię, tylko też nocowanie właśnie w samochodzie. Jednak wygodniej będzie. Nie chodzi nawet o ciepłotę. Tylko wygodniej po prostu, nie? No chyba, że tutaj coś wymyślę, kurde, bo mówię, tak jak wam wcześniej tłumaczyłem, no z tym spaniem, kurczę, tak mi ręce bolą. Ja nie lubię w tych workach spać, jak już mówiłem. Muszę coś, kurde, wymyślić. Aha, a propos tych butów, słuchajcie. One są tak odporne termicznie, że muszę kupić już nowe, bo wczoraj sobie siedziałem tak przy ognisku. Usiądę sobie bliżej, żeby się tak, wiecie, podgrzać. Nie, tak sobie nogi wystawiłem do ogniska. Mam na telefonie coś, zacząłem kmerać, coś tego. Ja w pewnym momencie patrzę, dym mi leci z buta, nie? Nie zapaliłem się, ale już mało brakowało. But mi się zrobił, kurczę, słuchajcie, żeby nie widać, mięciutki jak cholera. Ale co najważniejsze, ja w ogóle nie poczułem, w ogóle, żeby cokolwiek mi się ciepło stopę zrobiło. To tutaj właśnie chciałem dla tego przykładu wam powiedzieć, pokazać, jak odpornie termiczne są te buty. Kurczę, no naprawdę, ta pianka tutaj pod spodem jest genialna. Kupię sobie jeszcze jedne takie buty, bo no, naprawdę warto. Na takie wypady, noga sucha, polecam wam, jak i waszym dzieciom, naprawdę. Dobra, będę się zwijał i z tego miejsca też zakończę ten odcinek, bo dość pewnie długi wyjdzie. Dzięki, że byliście ze mną w mojej wycieczce, takiej dwudniowej, o zmiennym miejscu zamieszkania, że tak powiem, no, bo tam nie mogłem rozpalić, no nie wiem, nie, za Chiny pańskie nie mogłem, tutaj widzieliście, udało się, no udało się, bo były suche, ja tam macałem tamte drzewo, jakkolwiek by to zabrzmiało teraz, dendrofil, kurde. No i tam te wszystkie kołki były tak ciężkie, czyli świeżo ścięte, a tutaj leciutkie, naprawdę leciutkie. No i też drzewo się szybko spaliło, jak możecie zobaczyć. Nie wiem, który w nocy, ale gdzieś koło drugiej już nie słyszałem ogniska w ogóle. Jeszcze ten padający śnieg, to ogień szybko się skończył. No nic, no takie życie, no takie życie. Dobra, to jeszcze raz dzięki, że byliście ze mną. Zostawcie łapeczki, subskrybujcie kanał i koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, będziecie powiadamiani o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!